Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z iKMAT. Tym razem zajmiemy się całkowaniem funkcji niewymiernych. Zapraszam gorąco! Na tym spotkaniu zajmujemy się całkowaniem funkcji niewymiernych, ale te przykłady takie easy. Przykłady trudniejsze, gdzie będziemy na przykład stosować postawienia Eulera, będziemy robić na kolejnych spotkaniach. Na tym spotkaniu takie przykłady łatwe. I co jest ważne na tym spotkaniu? Żebyś przypomniał sobie metodę podstawiania, ponieważ będziemy za pierwiastek podstawiać zmienną pomocniczą. I to jak mamy wybór, to zawsze pamiętaj, że podstawiamy za ten pierwiastek, który ma jak najwyższy stopień. Czyli jeżeli masz do wyboru pierwiastek trzeciego stopnia i pierwiastek szóstego stopnia, ja będę Cię uczyła podstawiać za pierwiastek szóstego stopnia, przykładowo oczywiście. Czyli ogólnie taka zasada. Metoda podstawienia przy okazji takich prostych całych z funkcji niewymiernych jest ok, metoda podstawienia jest super, tylko że podstawiamy za ten pierwiastek stopnia jak największego. Mam nadzieję, że taki wstęp, choć krótki, pozwoli nam teraz swobodnie właśnie obliczać te całki z funkcji niewymiernych. Musimy pamiętać o tym, że te metody, które wcześniej się nauczyliśmy, metoda podstawiania, metoda chociażby obliczania całek wymiernych, sprowadzania do ułamków prostych, czy też wykorzystanie odpowiednich wzorów, tutaj mają duże znaczenie, bo to samo będziemy powtarzać. Tylko że ogólnie jakby od czego zacząć w takiej prostej całce z funkcji niewymiernej, to zawsze pomyśl, czy może nie wystarczy zwykła metoda podstawienia za pierwiastek. Ja przygotowałam na to spotkanie odpowiednie przykłady. Mam nadzieję, że te przykłady w zupełności wystarczą i że swobodnie razem ze mną będziesz właśnie obliczał całki z funkcji niewymiernych. Zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Jako pierwsza będzie całka z takiej funkcji x pomnożone przez pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 4. Oczywiście widzisz, że jest to funkcja niewymierna i w niej widzimy tutaj pierwiastek, prawda? W związku z czym, tak jak powiedziałam, będziemy korzystać, jak się tylko da, a w tej sytuacji oczywiście się da, będziemy korzystać z metody podstawiania. I teraz za co podstawiamy? Podstawiamy za pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 4, podstawiamy t. Czyli nie za samo wnętrze, tylko za cały pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 4 podstawiamy t. No to teraz będę chciała to podnieść do potęgi trzeciej, żeby mi tutaj powstało x minus 4 to się równa t do trzeciej. Teraz myślę, że wygodniej będzie, bo będę chciała tego x-a wyliczyć, bo mi się na pewno sprzyda, bo widzimy tutaj jest taki solo x, więc ja to po prostu przeniosę i teraz policzę pochodną. Czyli robię troszkę inaczej niż standardowo, bo standardowo od razu się liczyło pochodną, a ja sobie przekształcam to nasze podstawienie i teraz liczę pochodną, czyli pochodna po x to po prostu jest 1, czyli zapisuję dx. I tu pochodna po t to będzie 3t kwadrat. Tutaj pochodna jest 0, to będzie po dt. I jak tak zapiszę, to ja teraz mu nie muszę nic przekształcać, bo tu widzimy, że już mamy, że dx wyznaczone to jest 3t kwadrat dt. No to skoro tak, to piszemy równa się całka, czyli wracamy. I teraz tak, za tego x-a ja muszę podstawić w nawiasie t do potęgi trzeciej, dodać 4 razy, a za ten cały pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 4 po prostu napiszę t. I pomnożone przez dx, a moje dx to jest 3t kwadrat dt. Popatrz, jaka fajna nam funkcja podcałkowa powstała. Po pierwsze, jest to wielomian, więc jest super, będziemy sobie to mnożyć. No to tak, t do trzeciej, dodać 4 przepiszemy, pomnożone przez 3t do potęgi trzeciej dt. Nie całkujemy jeszcze, tylko doprowadzamy do najprostszej postaci, czyli wymnażamy. Tu będziemy mieć 3t do potęgi szóstej, dodać 12 t do potęgi trzeciej i to oczywiście jest dt. No to skoro tak, no to teraz już mogę sobie swobodnie przecałkować, tak jak wielomian całkuje. Czyli 3 razy, tu podnoszę potęgę t do potęgi siódmej nad 7, dodać 12 razy, tu podnoszę potęgę t do potęgi czwartej nad 4 i plus oczywiście zawsze c. No to może zapiszmy troszkę ładniej, tu sobie skrócimy czwórkę i dwunastkę, czyli będę miała tak
3 siódme T do siódmej, dodać 3 T do czwartej plus C. Oczywiście no nie możemy tak zostawić. Musimy pamiętać o tym, żeby wrócić do naszego podstawienia. Czyli ja wracam. 3 siódme i teraz będę miała pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 4. No, napisałam w nawiasie i do potęgi siódmej. I teraz tą potęgę siódmą ja mogę oczywiście napisać za pierwiastkiem, a mogę tutaj w środku pod pierwiastkiem zapisać, tak też może być. Dodać 3 i znowu pierwiastek trzeciego stopnia. Znowu daję nawias, bo chcę tą potęgę czwartą napisać pod pierwiastkiem. I teraz dlaczego ja tak robię? Ponieważ chcę doprowadzić do najprostszej postaci, najpiękniejszej. No to tak, 3 siódme przepisujemy. I teraz uwaga, jeżeli by tutaj była potęga szósta, no to by mi się ta trójka z tą szóstką skróciła i otrzymałabym x minus 4 do potęgi drugiej i to już bez żadnego po prostu pierwiastka. Ale jak wiesz, to jak potęga szósta by była, to jeszcze tutaj jest jedna, prawda, potęga, czyli muszę napisać w taki sposób. Czyli jedna, tutaj jeszcze jedno to x minus 4 zostaje, więc ja jej muszę napisać pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. Dodać 3. Teraz tak, gdyby tu była potęga trzecia, no to znowu by mi się to skasowało, czyli miałabym x minus 4 samo solo, ale wtedy widzimy, że pod pierwiastkiem trzeciego stopnia zostaje mi jeszcze jedno, ponieważ ja mam potęgę czwartą. No i plus c. Oczywiście, że ten wynik jest super i ten wynik też jest super. Tak naprawdę to kompletnie nie ma znaczenia, jak to doprowadzisz, byleby oczywiście wynik był i bylebyś umiał po prostu tą całą jakimś podstawieniem tutaj w tej sytuacji wyliczyć. Kolejny przykład to całka z takiej funkcji. W liczniku pierwiastek trzeciego stopnia z x, a w mianowniku jest x, dodać pierwiastek szóstego stopnia z x i ten x jest do potęgi piątej. Pierwsza sprawa, ja powiedziałam, że będziemy stosować podstawienie na pewno, tylko tak, tu jest pierwiastek z x, tu jest x do piątej. Więc ja pierwsze, co bym zrobiła, to zapewne bym napisała w takiej teraz postaci, popatrz, napisałabym pierwiastek szóstego stopnia z x i to bym całe podniosła do potęgi piątej. Po prostu bym to troszeczkę przekształciła. Dlaczego? Dlatego, że mi osobiście byłoby wygodnie podstawić za pierwiastek szóstego stopnia z x. No bo gdybym chciała z x do piątej, no to tu mi nie pasuje, prawda? Bo nie ma x do piątej, więc czasem no trzeba sobie coś przekształcić. No to spróbujmy zastosować podstawienie. Tak jak powiedziałam, za wyższego stopnia pierwiastek stosujemy podstawienie. Podnoszę do potęgi szóstej, dzięki czemu mam x, to się równa t do potęgi szóstej. No i teraz liczę pochodną. Pochodna po x to jest 1, czyli zapisuję dx symbolicznie. Pochodna po t to będzie 6, t do potęgi piątej. No i oczywiście zapisujemy dt. Skoro tak, no to teraz musimy oczywiście sobie tutaj wrócić do naszej całki. Czyli będziemy mieć tak, całka. I teraz uwaga, będziemy mieć pierwiastek trzeciego stopnia. Może niektórzy już to widzą, ale ja rozpiszę. Zamiast tego x napiszę t do potęgi szóstej. Podzielone przez t do potęgi szóstej, no bo taki jest xik, dodać. I teraz uwaga, tu będziemy mieć ten pierwiastek, to jest t i do potęgi piątej. T do potęgi piątej. Razy, zamiast dx napiszemy 6t do potęgi piątej dt. To się równa. No to co? No to lecimy dalej, czyli piszemy całka. Tą u góry w liczniku możemy sobie skrócić. Stopień z potęgą, skracamy przez 3 i będzie 2, czyli dostaniemy po prostu t do potęgi drugiej. Natomiast teraz w mianowniku moglibyśmy wyciągnąć t do potęgi piątej przed nawias, dzięki czemu otrzymamy w nawiasie t dodać 1. Po co to wyciągam? No bo ja tutaj mam razy 6 t do potęgi piątej dt i chodzi o to, żeby było jak najprościej, czy żeby się coś skróciło. T do piątej, z t do piątej się skróci. No bo tu mamy tak jakby nad 1, prawda? To się równa. No to teraz już na końcu sobie to pomnożmy, czyli będziemy mieć tak 6 t do potęgi drugiej podzielone przez t dodać 1 dt. Otrzymaliśmy całkę z funkcji wymiernej, bo taki jest w ogóle cel. A jeżeli całkujemy funkcje niewymierne, to dobrze jest dojść do funkcji, do całki z funkcji wymiernej. W związku z tym, skoro w liczniku jest stopień wyższy wielomianu niż w mianowniku, wykonujemy dzielenie, czyli 6t kwadrat dzielimy sobie przez t plus 1. No i teraz tak, 6t kwadrat podzielone przez t to jest 6t, wracamy z mnożeniem, czyli minus 6t kwadrat minus 6t. Podkreślamy,
No i oczywiście tu mamy minus 6t, no to sobie oczywiście znowu dzielimy, czyli będzie minus 6, wracamy, to będzie 6t i tu mamy minus 6, ale wracamy ze zmienionym znakiem, czyli plus 6. Podkreślamy, to nam się znowu skasuje i zostanie sama szóstka. No szóstkę już nie damy rady podzielić, czyli to jest nasza reszta. Zatem mogę teraz zapisać moją funkcję podcałkową jako w wyniku dzielenia wyszło mi 6t minus 6 dodać, a to jest reszta, czyli 6 podzielone przez t dodać 1. No i zamykamy nawias dt. Tutaj mamy taką sytuację, że każdą z tych części da się łatwo przecałkować. No więc całkujemy. 6 razy, tu podnosimy stopień, t kwadrat nad 2 minus 6t, bo całka z jedynki to jest t. Dodać, na pewno będzie 6, a tu być może już jesteś tak wyćwiczony, że widzisz, jak jest 1 nad t, to nawet tutaj mamy t plus 1 oczywiście, ale nawet już podstawienia nie ma sensu jeszcze jednego robić, bo będzie to logarytm naturalny z t dodać 1, no i plus oczywiście c. Zatem to się równa. Tu sobie skrócimy lekko, zawsze to coś, czyli będziemy mieć 3t kwadrat, ale ja za t już wrócę, czyli za t zapiszę pierwiastek 6 stopnia z x i to mamy do kwadratu, minus 6 pierwiastków 6 stopnia z x, bo jest 6t, dodać 6 logarytmów naturalnych z pierwiastek 6 stopnia z x, dodać 1 i plus c. Jedynie co, no to warto by było zrobić jeszcze to, że tu mamy potęgę i stopień pierwiastka to się skróci, czyli tu będzie 1, tu będzie 3, no zawsze to będzie ładniej. 3 pierwiastki 3 stopnia z x minus 6 pierwiastków 6 stopnia z x, dodać 6 logarytmów naturalnych. Skoro to jest pierwiastek 6 stopnia, powinniśmy napisać założenie, ale tutaj w przypadku całek już nie pisze się tych założeń, żeby sobie nie utrudniać, ale wiemy, że to jest liczba dodatnia, zatem w zasadzie mi niepotrzebna jest wartość bezwzględna, no bo całość będzie liczbą dodatnią. I to jest nasz wynik z tej całki właśnie z funkcji niewymiernej z przykładu numer 2. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, żeby zrozumieć całkowanie tych prostych, ale jednak funkcji niewymiernych, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem do zobaczenia!